tylko rozstrzelanie cieni. 3-4 to z ubrań wytrząsanie ciał, bo traci właśnie kształt wymierny. Każdy, kto kiedyś kształt swój miał, to z ubrań wytrząsanie ciał. 4 raz to zapatrzenie w drogę kuli, grzęznący w głąb źrenicy lęk. Nie ma plutonu gmachu w ulic, to zapatrzenie w drogę kuli. 3-2 to naturalne kończyn pozy, matowy martwej skóry błysk, milczenie obliczonej grozy, nienaturalne kończyn pozy. 3-5 to przechodzenie światów boso, lot w smudze cienia w biały dzień. Minął bez echa krótki łoskot, to przechodzenie światów boso. 2 to tylko rozstrzelanie cieni, to tylko 6 razy ja. Dwudziestolecie międzywojenne. Okres dzieciństwa i młodości Hieronima Dekutowskiego. Bohater naszej opowieści przychodzi na świat jako najmłodszy z 9 rodzeństwa w Tarnobrzegu na południu Polski. W rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. W tym mieście spędza pierwsze 20 lat życia. Tam zostaje harcerzem, zdaje maturę i marzy o podjęciu studiów we Lwowie. Oddajmy na chwilę głos jemu szkolnego koledze. Ja chodziłem z nim od 3 klasy podstawowej na tym osiedlu obok tego jego mieszkania. 2. pułk lotniczy Kraków. Tam co roku przez całe wakacje odbywał manewry. Raczej mieli z nami kłopot. No ale myśmy się chyba w miarę tak podporządkowywali. Czasem się chciało widzieć, jak startuje czy jak ląduje. To się leżało tam na brzegu lotniska. I srebro, i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najskromniejszym być, najbiedniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i wciąż mieć 20 lat. Thank you.
dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała. Dzisiaj tylko góra gruzów pozostała. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba. Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba. Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. Tygodnie. Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię. Wybuch II wojny światowej przekreśla ambitne plany i marzenia młodego Dekutowskiego. Na początku września przenosi się wraz z siostrą do Lwowa, gdzie zaskakuje go okupacja sowiecka. 12 października dołącza do nielicznej grupy polskich wojskowych z generałem Bronisławem Duchem na czele. Wraz z nimi przez Karpaty przechodzi na Węgry, gdzie zostaje internowany. Dokonuje jednak brawurowej ucieczki i przedostaje się do Francji, gdzie właśnie odradza się Armia Polska. Po klęsce francuskiej, tak jak tysiące polskich żołnierzy, Dekutowski zostaje ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Uzupełnia tam wykształcenie wojskowe i zgłasza się jako ochotnik na przeszkolenie dywersyjne do służby w Polsce. 4 marca 1943 roku zostaje zaprzysiężony na Cichociemnego pod pseudonimem Zapora. W ten sposób
dołącza do najbardziej elitarnej formacji polskich sił zbrojnych. Drodzy Państwo, teraz pieśń, która właśnie z cichociemnymi znalazła się w okupowanej Polsce. Modlitwa obozowa. Drużyna rozstawiła czapki, to było ze 20 czapek, do góry dnem i w każdej czapce batarejka była elektryczna. I jak usłyszano samolot nad Wyszkowem, to te batarejki ta drużyna zapaliła. Komendant placówki Orski zaprowadził ich do Leszczydołu, do domu Godlesia Władysława o moim nazwisku i stamtąd żona komendanta Genowefa Widlicka, pseudonim Romana, poszła z nimi do Wyszkowa na dworzec i pojechali do Warszawy, do Komendy Głównej. Dekutowski zostaje zrzucony do Polski w okolicach Wyszkowa w nocy z 16 na 17 września 1943
1943 roku. Komenda Główna Armii Krajowej kieruje go do okręgu lubelskiego, do oddziału partyzanckiego Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa. Talent dowódczy zapory i doskonała umiejętność pracy z mapą zwracają uwagę przełożonych. Już po 2 miesiącach zapora zostaje awansowany na oficera dywersji. Obejmuje on także samodzielne dowództwo lotnego oddziału partyzanckiego. Wprowadza w nim dyscyplinę i zmiany organizacyjne. Zapora przybył do nas w styczniu 1944 roku. Po śmierci poprzednich dwóch dowódców cichociemnych, to jest Jana Poznańskiego, Ewy i Stanisława Jagielskiego, Siapka. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie jakaś potęga, ten zapora, to tak chłop, a to okazuje się takim nie za wielkim ikry. I tak patrzę, ja mówię, ale gdzie zapora? On mówi, no głupi, no przecież widzisz ten, co tu stoi. To jest dowódca. Ja mówię, on mówi, tak. A co ci się nie podoba? Ja mówię, podoba mi się od cholery. Poczuliśmy ten porządek w oddziale. Ćwiczenia. Codziennie poszczególne patrole musiały odbywać zbiórki, modlitwa wspólna. Jak były warunki gdzieś tam w miejscu takim odległym, to śpiew. Partyzanckie to tango, śpiewam wśród nocnej ciszy. Może świat nas usłyszy i wykona zrzut w bagno. Może poda nam hasło chleba, konserw i masło. Może poda nam broni i gwarancję na broni, byśmy nadal tu trwali, ufni Bogu rodzice, nigdy się nie wahali, by uchylić przyłbicy. Gdy nas w lasach zabraknie, ziemia kości przykryje. Wspomnij, synu, ich walkę, która do dziś tu żyje. Byśmy nadal tu trwali, ufni Bogu rodzice, nigdy się nie wahali, by uchylić przyłbicy. Gdy nas w lasach zabraknie, ziemia kości przykryje. Wspomnij, synu, ich walkę, która do dziś tu żyje. Jedna z najbardziej spektakularnych akcji oddziału zapory ma miejsce pod Krężnicą 22 maja 1944 roku. Dowódca organizuje tam zasadzkę na kolumnę ciężarówek pod ochroną niemieckich żołnierzy. Jej celem jest zdobycie broni. Był wymagający, ale taki przyjazny bardzo dla żołnierza i zawsze biorący w rozwiązaniu kłopotów każdego
żołnierzy. Jak widział, że ktoś smutny, to co cię tam boli, co cię gnębił. I starał się pomóc. No, z drugiej strony, jeżeli przygotowanie akcji i w marszach, to już był taki sprężysty, decyzyjny, mocno i ogromnie odważny. Myśmy nieraz komendanta prosili podczas akcji. Komendancie, niech się komendant położy albo przyklęknie. No to najwyżej przyklęknął, ale musiał cały czas widzieć wroga, no i cały postęp akcji. Rzuciliśmy swe własne domy, rzuciliśmy najbliższych nam, nie po to, by pisano tomy lub aby zdobyć serca dam. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Nie chcemy sierpów ani młotów i obrzydł nam germański wróg. Na pomstę mamy dziś ochotę za Polskę spłacić krwawy dług. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Idziemy dziś na polskie szosy, idziemy na zasadzek moc, bo chcemy zmienić wojny losy, więc idziemy w dzień i idziemy w noc. Myśmy rebelianci, partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Poszliśmy w las, bo nadszedł czas, bo nadszedł czas. Wiara. To właśnie z niej czerpie Dekutowski siłę i nadzieję w partyzanckiej walce. W swoim oddziale wprowadza zwyczaj codziennej, wspólnej modlitwy. Później już jak byłem przy jego ochronie, no widziałem, że się modli. Rano, wieczór. Zresztą myśmy się wszyscy modlili w marszach, to wciąż mówiłem różaniec. Ziemia czarnej, matko o twarzy jak polska ziemia, znaczonej bliznami do serca.
ziemia znaczonej bliznami. Do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarczo obronna, módl się za nami. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarczo obronna, módl się za nami. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić, pokój zakłócić, odebrać nadzieję, wiary znak. Bo kto Cię matką kochać nie umie, ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarcza obronna, módl się za nami. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Lipca 1944 roku w Okręgu Lubelskim Armii Krajowej rusza akcja Burza, najważniejsza operacja polskiego podziemia. Rozpoczyna się walka oddziałów AK z ustępującymi Niemcami. Polacy chcą wystąpić przed zbliżającą się Armią Czerwoną jako pełnoprawny gospodarz tej ziemi. Tymczasem 22 lipca Stalin podejmuje decyzję o powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Uznaje go za jedynego reprezentanta państwa polskiego i kwestionuje polski rząd na uchodźstwie. Dowództwo Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej pod naciskiem Sowietów wydaje rozkaz o złożeniu broni przez oddziały partyzanckie. Dekutowski wykonuje to polecenie. Kilka dni później dostaje jednak wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego i wraz ze swoim oddziałem postanawia wyruszyć na pomoc stolicy. Poker nas zebrał, zabraliśmy pod wodę. I było nas albo 12, albo 14 i szliśmy na Powstanie Warszawskie. Hej chłopcy, bagnet na broń. Długa droga daleka przed nami. Mocne serca w ręku karabin. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń.
Długa droga daleka przed nami, trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami. Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń. Kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Sowieci udaremniają plan dołączenia oddziału Dekutowskiego do powstania i przystępują do rozbrojenia polskiego podziemia zbrojnego. Partyzanci są zmuszani do oddawania broni i wcielani do armii Berlinga bądź wywożeni do obozów. W tej dramatycznej sytuacji latem i jesienią 1944 roku 26-letni Zapora postanawia nie ujawniać się przed Sowietami. Szuka schronienia na terenie Lubelszczyzny oraz Podkarpacia i obserwuje rozwój wypadków. Sowieci i władza ludowa uznają Dekutowskiego za człowieka bardzo niebezpiecznego dla nowego porządku. Po piętach zaczynają mu deptać NKWD i radziecki kontrwywiad wojskowy, SMERSZ. Sowiecka pętla zaciska się. Jak weszli Sowieci, no to między innymi w naszym domku tym stacjonował jakiś oficer rosyjski. Nocował. Tam dali mu kwaterę. I od razu pierwsze mój styczność z jakimś wojskowym rosyjskim to było to, że on powiedział, że tu są bandyci w lasach i żebyśmy mu powiedzieli, gdzie ci bandyci są. Myśmy tej drugiej tury walk nie spodziewali się i wcale nie byli żądni i chętni. To wszystko spowodowało, że myśmy zostali zupełnie rozszyfrowani i skazani. I my, i nasze rodziny całkowicie byli przekazani do stracenia, tak jak Stalin rozkazał wybić ich sukienkynów do nogi. W ciemnej jamie smacznie sobie spał i spały małe wilczki, dwa zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb poniósł warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszelkie sny. Z daleka ktoś krzyknął nagle krótki rozkaz, goń, i z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczyłe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plamach trawa, ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew tystrała z rany. Gdym potem ile w łapach sił przed siebie prosto rwał, ujrzałem małe wilczki, dwa nas rzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie widząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo strzema na raz walczy psami, zracze z nas krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczyłe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plamach stawa, ciała wilcze kłami gończy psów szarpane. Urwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas, po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy, i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zrzeć skór, brońcie się i wy, o bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława,
na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze kłami, kończy psów szarpane. Dziewiętnastego stycznia 1945 roku Leopold Okulicki, Niedźwiadek, ówczesny komendant główny Armii Krajowej, podejmuje decyzję o rozwiązaniu tej formacji. Tego dnia wydaje też drugi rozkaz, tajny rozkaz, w którym zwalnia żołnierzy z przysięgi, ale dowódcom zabrania ujawniać się i nakazuje czekać na kolejne dyspozycje. Zapora postanawia wrócić do walki z władzą ludową i Sowietami. Ponownie nawiązuje kontakty ze swoimi żołnierzami i powołuje nowy oddział w kwietniu 1945 roku. Będzie on liczył 300 ludzi. Chłopi go na wsiach bardzo lubili i uważali za prestiż, za sędziego jakiegoś. Jak już była druga okupacja, okazało się, że nie wszyscy są tacy przyjaźni. Propaganda działała, zaczęły się donosy. Wobec tego oni tylko mieli wybrane miejsca, takie już pewne. To nie to, że nas sprzedawali, tylko siedzieli tak jak ja teraz i se myślę, kiedy wy do jasnych cholery pójdziecie. I zaczęły się te czasy, zaczęły się żołnierze wyklęci. Zmrok zapadał, szaro-sielankowy, z łąk skoszonych aromaty szły. Wiatr coś szeptał, tuląc drzew korony. Z dala we wsi ujadały psy. Słychać zgiełk i turkot wielu wozów, młodych głosów, nawoływań moc. To nadciąga partyzancki obóz, by zajmować i był tam ktoś tak bardzo zadumany, co w oczach miał idei wielki cel. Ktoś, kto tańczył z tobą leśne tango i z cicha szeptał dziwne słowa te. Niech się pani pomodli dzisiaj w mojej intencji, bo wyprawa mnie czeka, niebezpieczna i zła. Może pani modlitwa dla mnie skuteczną i uchroni od złego, tego co prosi, tak. I minęło wiele długich dni od tej chwili, a ja wciąż przed oczyma
obraz w sercu ten mam. Kiedy słońce zachodzi, zmierzchu nocy się chyli, a ja wciąż słyszę turkot i zgiełk wozów ten sam. Lecz odszedł ktoś tak bardzo zadumany, co w oczach miał idei wielki cel. Ktoś, kto tańczył z tobą leśne tango i z cicha szeptał dziwne słowa te. Niech się pani pomodli dzisiaj w mojej intencji, bo wyprawa mnie czeka, niebezpieczna i zła. Może pani modlitwa będzie dla mnie skuteczną i uchroni od złego, tego, co prosi tak. Niech się pani pomodli. Niech się pani pomodli. W tej dramatycznej sytuacji, w życiu zapory, niespodziewanie pojawia się miłość. Dowódca poznaje w lubelskim Ratoszynie Teresę Partykę, pseudonim Kotwica, sanitariuszkę Armii Krajowej i późniejszą łączniczkę oddziałów Zrzeszenia Wolność, Niezawisłość. I zaczęła się jakaś rozmowa, jakieś takie drobne żarty. Zobaczyłam, że zaporem się wtedy wydał inny, taki zupełnie od no jakiś taki miły, uprzejmy. Zauważyłam, że ma piękny uśmiech, taki dyskretny, ale bardzo ładny. Wtedy mi się nawet podobał. Przyjechałam po maturze, to zapora poprosił mamę, żeby ze mną przyszła. I tam było chyba ze trzech partyzantów i zapora. I zapora wtedy powiedział, że on chciałby tu dla mnie zaśpiewać piosenkę, ale nie umie. Wobec tego poprosił tu kolegę. Nie wiem, który to był kolega, bo wiem, że wtedy to i Zbyszek ładnie śpiewał, i Cedr ładnie śpiewał, ale nie wiem, który to był, bo jeszcze wtedy też tak nie znałam dobrze. No i ten kolega śpiewał. Umówiłem się z nią na 9:00 i oni wszyscy na mnie patrzyli. Ja byłam strasznie spieszona, no bo tutaj uśmiechy i tu dziewczyna, która zawstydzona, spieszona. Poszliśmy na spacer i po tym spacerze, jak wracaliśmy, stanął i patrzył na mnie uważnie. Ja znowu byłam spieszona, bo nie wiedziałam, co to jest, bo to zapora był bardzo różny w swoich reakcjach. No i wyjął z kieszonki, z munduru zdjęcie moje z taką gretką, wtedy były modne takie gretki, no i powiedział, że tutaj o mnie stale myśli, o mnie stale pamięta i że nosi przy sobie moje zdjęcie. Thank you.
smutne pieśni gra. Tylko przyjechałam, to znowu dał znać Zapora, że prosi, żebyśmy znowu przyjechały do, chyba nawet nam podstawili furmankę na grunt. Naprzód był taki jakby serdeczny, jakby pogodny, później się zatrzymał i powiedział, że się musimy rozstać. I ja byłam bardzo zdziwiona, o co chodzi. No i wtedy tak mówił bardzo poważnie i właściwie tak tragicznie, że on czuje, że to wszystko przepada, że wszystko tak źle się potoczyło, że on nie ma w ogóle wyjścia, że on jest osaczony, że on czuje, że on zginie na pewno, prędzej czy później. No i że się musimy rozstać. Ja mówię, dlaczego ma się ze mną rozstać? Dlatego, że on nie chce, żebym ja zginęła, bo ja mogę zginąć przy tym wszystkim. No ja oponowałam. No, on powiedział, że on chce, żebym ja żyła, że jestem młoda, że muszę żyć i że byłby bardzo szczęśliwy, gdyby to było możliwe, żeby, gdyby wierzył i żeby się ujawnić, żeby zostawić broń i żeby mieć swój dom i żeby przed tym domem, na progu tego domu zostawić broń i nigdy broni nie wziąć do ręki, że on by to marzył, ale że to jest niemożliwe. Że absolutnie on nie wierzy i że on wierzy, że on się ujawni, to on zginie. Dziś do
ciebie przyjść nie mogę. Zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem. W mgle utonie późno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć. Na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć. Na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł hen za lasem. We wsi gdzieś szczekają psy, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją pełni brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. Pole wyjść pewnego ranka, na snobrzyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż. Hieronim Dekutowski jest świadomy swojego tragicznego i dramatycznego położenia. Jeszcze w październiku 1945 roku dwukrotnie podejmuje próby ucieczki na zachód. Za drugim razem rzekomo docierając nawet do ambasady amerykańskiej w Pradze. Alianci odmawiają jednak pomocy. Zapora nie chcę dłużej narażać narzeczonej i jej rodziny, więc latem 1947 roku podejmuje decyzję o rozstaniu. Nadchodzi czas rozpaczliwych prób wydostania oddziału zapory z ubeckiej matni. Nigdy nie wiadomo, bo czy za dwie godziny będzie się żyło, czy nie zaskoczy jakiś inny oddział, czy nas nie otoczy, czy jakiś skurwysyn nie zdradził. Dlatego często było tak, że jak żeśmy wychodzili po robocie, to ludzie się pytali z dobrego serca: panie komendancie, a jak mówić, że poszliście w tą stronę? Oczywiście, widzicie, w którą stronę idziemy. Ale tylkośmy zaszli, że nas nie było widać, z powrotem i w zupełnie w odwrotnym kierunku. I po każdej takiej akcji no minimum 10-15 kilometrów trzeba było odskoczyć, minimum. Było to prawie do kolan. Buty dziurawe, pan głodny, ziąb, zimno. I po tej robocie mamy wyskoczyć 15 kilometrów. To ja pana dzisiaj o w tych pierunkach na nogach wyprawię po błocie 15 kilometrów o takiego gołego nogiego. To jak pan się dostanie do chałupy, to pan powie tak: a ja mam w dupie całe Polskę, całe partyzantkę, wydymajcie się. Nikt nie dostawał żołdu, nikt nie dostawał pieniędzy za to, co robił. Tylko mieliśmy Polskę.
Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierza czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż. W obliczu drugiej amnestii ogłoszonej w lutym 1947 roku i coraz trudniejszej sytuacji oddziału, Zapora decyduje się na rozpoczęcie rozmów z szefem lubelskiej bezpieki. Kolejni podkomendni za zgodą dowódcy zaczynają ujawniać się przed komunistami. 12 września 1947 roku Zapora wydaje swój ostatni rozkaz, przekazując oddział pod komendę Zdzisława Brońskiego u Skoka. Sam Degutowski, za namową przełożonego, wraz z 6 żołnierzami, podejmuje 3 próbę przedostania się na zachód. Niestety. Cała grupa wpada w zasadzkę 16 września 1947 roku. Degutowski i jego towarzysze broni trafiają do Centralnego Więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na okrytą ponurą sławą rakowiecką. Rozpoczyna się okrutne śledztwo, które trwa do czerwca 1948 roku.
Ja tak lany byłem, jak mnie przywieźli na UB, to mnie jedno, a później mnie wozili z Jurandem razem, z moim dowódcą, którego przysięgę składałem. Nie przyznał się ani, że mnie w ogóle kiedykolwiek na oczy widział. Bili mnie, przywiązywali do tego, wodę mi lali w nos, panie, i na ławę, i przywiązywali mnie do ławy, panie, i co chcieli, to robili. Te tortury, które tam były robione, i te metody, które modus operandi były robione, to przekraczają nawet gestapo. Te typy, które tam były, tam każdego pod ścianę podstawił i rozwalił bez myślenia. Trzeciego listopada 1948 roku rozpoczyna się pokazowy proces zaporczyków. Na jego potrzeby komuniści przebierają Dekutowskiego i jego żołnierzy w mundury Wehrmachtu. Dwa tygodnie później zapada wyrok. Wszyscy zostają skazani na karę śmierci. W świetle relacji siostry Zapory z ostatniego widzenia z majorem, w tym czasie 30-letni Dekutowski wyglądał jak starzec. Wyrok zostaje wykonany dokładnie 70 lat temu, 7 marca 1949 roku, godzinie 19:30. Lokalizacja złożenia zwłok majora Dekutowskiego pozostanie tajemnicą przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Kilkadziesiąt lat. Trwać będzie także konsekwentna praca komunistów nad zniszczeniem pamięci o majorze Dekutowskim, a także pozostałych żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Na początku ich pamięć kultywują grupy podkomendnych, którzy przetrwają czas stalinowski oraz późniejsze lata komunistycznych represji. Z czasem, na szczęście, pojawią się także tacy, którzy przypomną całemu polskiemu społeczeństwu o dramacie żołnierzy wyklętych. Zbigniew Herbert i Przemysław Gintrowski, Wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Szybciej niż plecy strzał zdradziecki trafia sercem ściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym. Marusia matką, grom poetą posiwia śnieg, ich młode głowy nie opłakała ich Elektra. Nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym Boże, kędy zawiewa sypki śnieg.
mać gryzi piórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść, ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Nasz repertuar duchów. Słowik, Słowik, śpiewaj. Dobrze. Siadałem na wiśnie albo obok niego gdzieś na jakiejś tam pieńku, słupie. I też nie dla niego, nie dla ten, dla siebie. Śpiewałem sobie. Kolega, który był takim wyjątkiem, że grał na fortepianie, na pianinie, Józek Cedur, ten Jurek Cedur, i pseudonim miał taki muzyczny. I on właśnie dobierał kolegów. Tam był egzamin, trzeba było się wykazać głosem, słuchem, żeby być przyjętym do tego chóru. Jak powstał ten Marsz Zaporczyków, lubił, jak tośmy śpiewali. Maszerują cicho, niby cienie, poprzez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, lecz idą naprzód, taka ich dola. Idą wciąż naprzód, bo taki ich los i ani żal, ani tęsknota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Gdy księżyc wzejdzie poza chmury i nastanie cicha, piękna noc, do leśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze na mnie oschła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła i w tajki Sybiru chce nas jeść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat, a z nim ta zdziczała hołota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota. W koncercie i zawsze zwycięstwo musiało ich być, pamięci Hieronima Dekutowskiego Zapory oraz jego podkomendnych, wystąpił dla Państwa zespół wokalno-aktorski Sonanto w składzie Katarzyna Andruszko, Aleksandra Matryba, Dominik Rybiałek, Dominik Bobryk wraz z zespołem instrumentalistów Piotr Iwański pianino, Dominika Wojcieszuk pierwsze skrzypce, Monika Chmielewska drugie skrzypce, Justyna Górska altówka, Tomasz Słowikowski wiolonczela,
partie smyczkowe Piotr Nermer, Radosław Łukaszewicz, kontrabas, Czesław Matryba, instrumenty perkusyjne. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha piękna noc, koleśni piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota. Zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być. To widowisko zostało przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z zespołem wokalno-aktorskim Sonanto. Inicjatorami przedsięwzięcia byli panowie Rafał Pękała i Konrad Starczewski z Biura Edukacji Narodowej IPN. W widowisku wykorzystano fragmenty wywiadów nagranych do filmu dokumentalnego w reżyserii Konrada Starczewskiego pod tytułem Zapora. Niektóre z nich po raz pierwszy zostały pokazane publicznie. Uprzejmie proszę teraz o wystąpienie pana Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Państwu wieczór rzeczywiście niezwykły, bo cofnęliśmy się 80, 75, 70 lat i przeżyliśmy ten fragment życia Hieronima Dekutowskiego, jego żołnierzy, także śmierć, która nastąpiła dokładnie 70 lat temu w tych godzinach. A już z nami tutaj w Teatrze Polskim, nazwa bardzo adekwatna do tego, co przeżywaliśmy, jest najbliższa rodzina pana majora. Chciałem powitać panią Grażynę Chojecką. Pani Grażyna jest siostrzenicą Hieronima Dekutowskiego. Córką siostrzenicy, przepraszam, tak mi podano. To sprostowanie. Córka siostrzenicy oraz krewni Małgorzata, Teodor, Sebastian, Piotr Stępiński oraz Artur i Anna Kulas. Bardzo dziękujemy za przybycie, za uczestnictwo, bycie z nami tutaj razem. W sposób szczególny chciałbym przywitać i cieszyć się wspólną obecnością tutaj naszych wyjątkowych gości, weteranów walki o wolność oraz świadków historii. Panią Zofię Czekalską, pseudonim Sosenka, powstańca warszawskiego. Wielkie brawa. Pani Zofii jest opaska biało-czerwona i napis Chrobry 2, to można by zrobić następny program o tym oddziale i o niezwykłych walkach tutaj w Warszawie. Mój teren to był, gdzie Kubala był. Tamte lasy, moi koledzy byli właśnie w tamtych
stamtąd, uciekałam stamtąd i znalazłam się miesiąc przed powstaniem w Warszawie. I właśnie dlatego, że musiałam już tam uciekać stamtąd, bo byłam fabryczna dziewczyna i musiałam uciekać stamtąd i wiedziałam, że będzie powstanie, ale nie ma. Trzeba zostać i iść, ale jestem z partyzantami, z innych lasów związana. Mój mąż przenosił meldunki z Warszawy do mojego brata, do Tomaszowa Mazowieckiego, a on szedł kawałek i przychodzili za Pilicy chłopcy, koledzy i przenosiliśmy. A ja już do końca zostałam w Śródmieściu. Nie walczyłam z bronią, mój mąż walczył z bronią. Ja nie, bo byłam łączniczka, sanitariuszka, a później właśnie co się z nami działo? Po kapitulacji, po powstaniu, właśnie co było. I później ze szpitalami 2500 rannych wywieźli nas do obozu. I nie wszystko było zniszczone w czasie powstania. Tylko później Niemcy po kapitulacji chodzili po domach, i bo przecież nie wszyscy wyszli. Jak mój wujo nie wyszedł, bo stary, chory, nie pójdzie nigdzie. No to kto był jeszcze gdzieś w piwnicach? To go zabili. Myśmy wyszli 12 października z Warszawy i wróciłam już 30 maja. Mieszkam tutaj naprzeciw, kiedy jeszcze tu były gruzy, od 15 marca 1946 roku. A skończyłam 95 latek. Nadal działam, nadal chodzę, robię i kwiatuszki dałam z wełny robione. Dziękuję wam, kochani. Głośny jestem. Wspaniale. Pani Zofio, bardzo dziękujemy. To jest wierność miastu, wierność Śródmieściu. Chciałem serdecznie powitać inną znaną osobę, pana Bogusława Nidzińskiego, prawnika, sędziego, członka WIN, rzecznika interesu publicznego. Witamy, panie sędzie. Dziękuję bardzo i jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy uczcić i w tej formie bohatera narodowego. Nam potrzeba czcić tych bohaterów narodowych. Oni ginęli za Polskę. Tu nie ma żadnego zafałszowania. Tak wyglądało życie i tak wyglądała jeszcze, co gorsza, ich śmierć. A potem te jamy śmierci, w jakich leżeli. I chwała tu panu profesorowi Szwagrzykowi, który dobył z tych jam śmierci naszych bohaterów narodowych. I chwała bohaterom! Niech chwała bohaterom! I jeszcze raz wieczna cześć i chwała bohaterom naszym. Bardzo dziękujemy, panie sędzio. Pan prezes Krzysztof Szwagrzyk pozdrawia nas z Budapesztu. Chciał być z nami, ale może będziemy musieli powtórzyć ten koncert, żeby także inne osoby mogły go zobaczyć. Witam kolejną osobę, pana pułkownika doktora Leonarda Kapiszewskiego, harcerza Szarych Szeregów i wiceprezesa Fundacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem mile zaskoczony tak wspaniale zorganizowanym wspomnieniem o takim bohaterze, którego powinniśmy wszyscy nosić w sercu i na myśle jego naszą rzeczywistość obecnie budować. Dziękuję za to, że mogłem tu przybyć i niech to się tak dalej rozwija w takim namyśle, w takim duchu jak Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku.
Witam pana Witolda Sadowskiego, świadka historii wydarzeń, jakie rozgrywały się w Warszawie w 1944 roku. Jestem bardzo wzruszony tym, co mogłem dzisiaj tutaj przekazać, mogło mnie przekazać to młode pokolenie, bo ja całe powstanie przeżyłem i byłem, że tak powiem, w pierwszym szeregu, dlatego że mój ojciec na Mokotowie prowadził dosyć duży zakład rzemieślniczy. I ten zakład rzemieślniczy to w czasie powstania warszawskiego był całą rusznikarnią, a na podwórku mieliśmy, że tak powiem, zbiorowisko zdobycznych pojazdów, motorów, samochodów, które były, że tak powiem, przygotowywane przez naszych naprawdę dzielnych chłopaków, którzy w każdej chwili przychodzili, uruchamiali chociaż na chwilę te silniki, żeby można, jak się będzie poszerzało powstanie, żeby można było to wykorzystać. Byłem świadkiem wielu takich zdarzeń, ale takie naprawdę, które przeszło mnie do pamięci i za którego chłopaka się modlę, to jest ostatnie godziny pobytu na terenie powstańczej Warszawy, na ulicy Naruszewicza 18, gdzie już byliśmy otoczeni ze wszystkich stron Niemcami. Tam tylko jest ta Woronicza, ta szkoła, która do ostatnich dni była broniona przez powstańców, bo zabudowa Mokotowa nie wyglądała w ten sposób jak dzisiaj oczywiście. A były willowe dzielnice, znaczy takie całe rejony, jak tam ulica Pilicka, tam gdzie był szpital sióstr Żbietanek, w okolicy, bo to bardzo blisko mnie było i byłem, że tak powiem, świadkiem wielu takich różnych zdarzeń, bo na terenie podwórka, którego mieszkaliśmy, domu, to był dosyć duży plac i ten plac to kiedyś służył nam, młodym chłopcom, do zabaw, a później to było cmentarzysko. Na tym cmentarzysku między innymi znalazł się mój tata, który tragicznie został zamordowany 22 sierpnia na moich oczach i z nim zginęły trzy młode kobiety i jego kolega Wilnianin, który okupacja go oderwała od rodzinnych stron i był z nami. Ja dopiero przez Instytut Pamięci Narodowej ustaliłem jego dane, bo wiedziałem, że to był Czerwiński się nazywał, ale że miał Piotr na imię, to jeszcze jako dziecko tak mnie to wyleciało z głowy, dlatego że przechodziłem później straszne tragedie popowstaniowe. Ale wrócę do tego epizodu, który mnie tak utkwił w pamięci. Kiedy już przynajmniej ze trzy dni nie mieliśmy łyk, ani wody, ani jedzenia, zjawia się w okolicy, a dzieci to takie już byliśmy tacy rozluźnieni. Rodzice, znaczy moja mama biedna w garażu mieszkała z nami przez dwa tygodnie, gdzie ojciec miał takie zapasy, bo był mechaniczny warsztat, więc miał tam jakieś, wiecie, kątowniki, jakieś płaskowniki, blachy, różne takie metalowe rzeczy. I tam żeśmy nocowali po prostu na tych pozostałościach. I zjawia się żołnierz i mówi: dzieci, chodźcie tutaj do mnie. No więc myśmy go otoczyli. Czy byście coś jedli, czy... No skąd żołnierzy? Myśmy mogli jeść, jak tutaj nie mamy żadnych warunków już w tej chwili do przeżycia. A on ma, gdzie wasi rodzice są? No więc wskazaliśmy, no więc on tam krzyknął, wyszły mamy niektóre i on mówi tak, ja wam coś przyniosę, żebyście dzieciom przygotowali. To nam przyniósł, słuchajcie, w torebce trochę jakiegoś zboża ziarnistego i w menażce trochę wody i powiedział między innymi do mojej mamy, żeby w jakimś zapadlisku po leju bombowym na przykład, żeby zapalić ogień albo ewentualnie jak już jest ogień, to żeby na tym ogniu zagotować, uparzyć to i żeby nas tym poczęstować. Ja do niego mówię, do tego żołnierza, słuchaj, ale tutaj mówię, są wokoło Niemcy. A ten chłopaczyna mówi tak, otoczony był tasiemką naboi, miał hełm i biało-czerwoną paskę na hełmie i mówi tak, póki ja tu jestem, to żaden szkop nie wejdzie, mówi. Słuchajcie, jaka była wiara tych ludzi. Ja byłem świadkiem wielu śmierci, między innymi śmierć mojego najdroższego, kochanego ojca, którego
przekazywałem w Instytucie Pamięci i to jest, jestem nagrywany i to wszystko przekażę po prostu w pamięci przyszłym pokoleniom. Ja później doznałem wielu takich łask od Boga, że na przykład uratowali mi lekarze życie w Radomiu, bo po wypędzeniu nas z Warszawy, z Powstania Warszawskiego, byliśmy w obozie przejściowym Pruszkowie, a później wywiezieni byliśmy na południe Polski do Wolbromia. Tam otworzono burty wagonów, bo w takich węglarkach jechaliśmy i kazano nam się wynosić. I wolno nam było być z mamą nie dłużej jak do 3-5 dni w danej miejscowości. A ponieważ to już była jesień, bo wyszliśmy z Warszawy 27 września, no to proszę sobie wyobrazić, że to się zbliżała zima, prawda? I myśmy tak później wędrowali przez Jędrzejów, pamiętam, Skarżysko Kamienna, Skarżysko Kościelne, do Radomia. I w Radomiu mnie oddzielili Niemcy od matki, dlatego że ja zapadłem na kilka chorób. Między innymi na szkarlatynie, zapalenie płuc, ucha środkowego, i groziła mi śmierć, bo mnie wszystko chlupało w głowie. I powiedzieli ci lekarze polsko-niemieccy, że jak się pani do mojej mamy, jak się pani nie zgodzisz na operację syna, to on i tak umrze. No przecież to niemożliwe jest, prawda? I wtedy się takie cuda stały, że no przyszedł ksiądz. Akurat ja na Mokotowie mieszkaliśmy, więc w 1944 roku, 28 maja, byłem, proszę państwa, u pierwszej komunii świętej. Więc od tego 28 do końca roku to niewiele czasu pozostało. I jak już szedłem na tą śmierć, to przyszły dwie siostry, takie pielęgniarki, no to wzięły mnie pod ręce. Jak uśtykam, bo byłem osłabiony, tam nie było jeść, leżeliśmy po kotem na słomie i na sianie. I proszę sobie wyobrazić, że lekarze pochylili się nade mną, no założyli mnie ten kaptur na głowę, kazali mnie tam, prawda, liczyć najpierw, później ja już nie wiem, jak usnąłem, ale do czego zmierzam, że jak się obudziłem po tej całej operacji, to mama moja stała, ja leżałem na podłodze, na jakiejś takiej słomie i mama moja płakała, a ja miałem koło siebie ustawione dwie świece, czyli już byłem po prostu przeznaczony na to, że ja za chwilę umrę. I przychodzi rozkaz, że trzeba ewakuować ten szpital. I proszę państwa, tego też nie mogę sobie zrozumieć, jak służby lekarskie i pomocnicze, nawet z hierarchii, bo to były siostry zakonne, jak moja mama zaczęła płakać, co ona z tym dzieckiem zrobi? Ja jeszcze dwoje młodszych, bo ja byłem najstarszy. Miała moja mama jeszcze 4-letniego i 6-letniego moich braci. Jeden już nie żyje, a jeden jeszcze żyje. Więc proszę państwa, taką odpowiedź usłyszałem od tych sióstr, które wypisywały mnie ze szpitala. Co pani płaczesz, do mojej matki mówią. Przecież za 3-5 dni on musi umrzeć. No. No więc słuchajcie, nic lepszego nie mogłem usłyszeć. A ja do dzisiejszego dnia żyję, dobrze się czuję, bo że was trochę mam teraz kłopoty z nogą, ale później mnie uratowali moje dalsze życie Duńczycy, bo Ubecja nie chciała mnie pozwolić. No. Bardzo dziękuję, panie Witoldzie. Instytut Pamięci Narodowej rejestruje i tutaj jest może szczególna zachęta do wszystkich państwa w każdym wieku, bo pośród nas żyją świadkowie historii lat wojny, lat powojennych, ale także tej historii najnowszej, okresu Solidarności, stanu wojennego, więc jeśli państwo znacie takie osoby, które mogą złożyć u nas relacje, to serdecznie do tego zachęcamy. Jeszcze jedno specjalne podziękowanie i pozdrowienie dla wszystkich. Miał z nami tutaj być jeden z żołnierzy majora Zapory. Tutaj widzieliśmy go na filmie, pan Marian Pawełczak, pseudonim Morwa. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł do nas dotrzeć, ale przekazuję serdeczne pozdrowienia. Proszę państwa, jeszcze może tylko jedna refleksja na koniec mojego wystąpienia. Za chwilę jeszcze zespół, mam nadzieję, poproszę o bis. To oglądając spektakl, te pieśni, które część dobrze znamy, inne trochę mniej, patrząc na te wspomnienia żołnierzy majora Dukutowskiego, na te dokumenty odczytywane
życiorys. Pomyślałem o takiej rzeczy, że są tacy, którzy twierdzą, że Polska jest podzielona, mamy różne Polski. Patrząc na tych ludzi, na tych bohaterów, na żołnierzy majora Zapory, na niego samego, myślę, że powinniśmy twierdzić, że Polska jest jedna i że tylko i wyłącznie ten trop, który ta trasa, droga, którą odbyli major Dekutowski i jego żołnierze, to jest jedyna i prawdziwa droga Polski. Poproszę o bis, mam nadzieję, że Marsz Zapory. Dziękuję bardzo. Maszerują cicho niby cienie poprzez góry, lasy i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód, taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los, i ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechoty. Drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha, piękna noc, koleśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz za jednego okupanta jeszcze na mnie oschła jedna krew. Radziecku sięga nam do gardła i w tajgi Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat, a z nim ta zdziczała hołota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota.